Cześć tu! Aluś i tatuś, siemanko, niezłe dzisiaj wojowanko. Bo dzisiaj będziemy co robić? Będziemy walczyć i próbować różne rzeczy. I jeździć, bo mamy dwa super czaderskie pojazdy. Battle Hunters się to nazywa. Od Kobi, polskiej firmy, która robi za je fajne rzeczy. Zaraz to odpakujemy, włożymy bateryjki, bo do pojazdu potrzebne jest pięć bateryjek do pojazdu, dwie do joypada, bo jest tak naprawdę tutaj, jak widzicie, są dwa joypady do dwóch pojazdów, którymi będziemy do siebie strzelać i pierwszy, kto trafi trzy razy, wygrywa. Zobaczymy, jak to wygląda. Spróbujemy najpierw na boisku, potem w innym miejscu, a na końcu pokażemy Wam jeszcze wszystko w domciu. Tak, Olusiu? No to co? Jadę rozpakowywać i składy. Złożyliśmy. Pokaż, dołączył do nas nasz kamerzysta Tobi, czyli braciszek Olusia. Włożyliśmy 14 baterii, po dwie do każdego joypada, że tak powiem, bo wygląda jak joypad. Wszystkich funkcji tutaj niestety na tym podłożu nie możemy, bo one się ślizgają, bo jak tutaj naciśniecie na boczki, tak jak w joypadzie, to one się przesuwają na boki. Tylko teraz tu się ślizgają, pokażemy Wam najwyżej w domu. Teraz sprawdzimy, Olusiu, co sprawdzimy? Jak? Daleko mogą pojechać. Zobaczymy, jak sięgają, jaką mają łączność, że tak powiem. I zobaczymy, kto wygra. I jak przegrasz, dajesz mi stówkę. Dobra, to dwie stówki. Uwaga! Tobi gotowy? Poczekaj. 3, 2, 1. Jedziemy. Nie ścigamy się, tylko kto dalej pojedzie. Zobaczcie, jak daleko. Jacie, to jest prawie pół boiska, a mój jeszcze jedzie. A twój jedzie? Zobaczcie. I skończył. A mój? Poczekaj, ja liczę, jaka odległość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć chyba metrów. Nieźle, co? Nieźle? Pokiwaj kamerką, że nieźle. Okej, widzimy się za chwilę, bo będziemy zaraz walczyć. Ja kontra Oluś. Dobra, Oluś. Co teraz, Olusiu, będziemy robić? Walczyć. Mamy tutaj, nie możemy wyjść poza tego terenu, tej białej linii, żeby było łatwiej. Tu mamy te pudełka, to są jakby przeszkody, za którymi możemy się chować. Tak, Olusiu? Mamy trzy strzały, mam nadzieję, że kamerzysta zdąży i przybliży, jak będzie trafiony, bo wydaje dźwięki i też się trzęsie pojazd. Dobra, idź na swoją stronę. Jesteś, Olek, gotowy? No to zaczynamy. 3, 2, 1, start. Ja tutaj wyjadę, czekajcie, podjeżdżam już do niego. Olek się czajnikuje, poczekaj. Dostałem, nie mogę się ruszać. Rozwalony. Widocznie nie zrestartowaliśmy. Muszę teraz zrestartować, jak trzy trafienia były. Restartujemy i jedziemy od nowa. Teraz Olek, uważaj. Jest trafiony Olek, ale pierwszy raz. Olek, nie wolno wyjeżdżać. Pół czarny będzie. Dawaj. Teraz. Trafiony czy nie? Trafiony. Już dwa trafienia i ostatnie teraz Olek. Czy ja? Trafiony! I jest zwycięstwo tym oto przyciskiem fire! Yeah! Czyli 1-1 jest. To teraz lecimy na inne podłoże. Spróbujemy wyskoczyć, bo mam wyrzutnię. Wyskoczymy z wyrzutni, z innych zabawek. Zobaczymy, co będzie dalej. Potem lecimy do domu i pokażemy jeszcze wszystkie dźwięki i efekty. Tak, Olusiu? To lecimy na inne podłoże. Nara. No, jesteśmy teraz w innym miejscu, inne podłoże i sprawdzimy, jak przesuwają się na boki. Poczekajcie, wezmę też
sterownika, że tak powiem. Tutaj widzicie, mamy rampy, tutaj samochody są obok siebie. A tu wyskoczymy z ramp, postaramy się wyskoczyć, ale teraz pójdziemy na boczki. Pamiętajcie, tymi dwoma przyciskami. To jest po to na przykład, że poczekaj, że jak jest można jakaś przeszkoda, można się schować, jak się walczy, i wtedy wyjeżdżasz tak i się chowasz z powrotem po oddaniu strzału. Teraz zobaczymy, zatańczymy z Olkiem. Olek, jedziesz w tamtą stronę. Sprób, wiesz którą? Ale nie joystickiem, tylko tym przyciskiem. No, uwaga, próbuj. 3, 4, 5. Drugą. Ej, gdzie tam pojechałeś? Ale nie szkodzi, teraz piruety. I tańczymy, tańczowanie, nasze zadanie. Dobra, Olek, ty pierwszy, próbuj podjechać i wyskoczyć. Ja pierwszy. To sobie ustawisz ręcznie, bo troszkę się ślizgają tu na tym terenie, uwaga. A ty, Olek! Co za łobuz. Dobra, uwaga, no Olek. Nie, trochę bliżej. Trochę bliżej, no i nierówno to postawiłeś, poczekaj. Uwaga, Olek próbuje wyskoczyć pierwszy, uwaga. A ja wyskoczę drugi, postaram się. Uwaga, 3, 2, 1. Teraz tata! Ej, nie! On wiecie, czemu się tak dzieje, bo tutaj na tym podłożu się ślizgają trochę koła. Spróbujemy bliżej. I on się przekręca. Uwaga. 3, 2, 1. Go! Aj, tylko przejechał. Super. Dobra, lecimy do domu, włączymy system, znaczy granie z komputerem. Zobaczymy, jak on się chowa, jak się zachowuje, czy trochę myśli. Prawda, Olusiu? I jak podobają ci się w ogóle? Chciałbyś coś takiego dostać na dzień dziecka? Tak. No to masz. Okej. Okay, no niedługo. Lecimy do mieszkanka i w mieszkanku będzie jeszcze ciekawiej, bo co? Bo jest więcej kryjóweczek, można się pochować. No to nara nara, pa! Jesteśmy w domku, teraz jedna ważna rzecz, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy. W zestawie oprócz dwóch joypadów, dwóch samochodzików, są jeszcze naklejeczki, żeby dobajerzyć sobie pojaździki, więc jest fajnie. Ja zrobiłem taki manewr taktyczno-techniczny, Oluś nie widział. Zobaczcie, napisałem Ulik. Gdzieś? No gdzie? No gdzie? No przyjrzyj się. To? No, tu jest Olek, więc możemy sobie ulepszyć swoje pojazdy. A teraz tak jak mówiłem, Olusiu, Ponczusiu, wiesz co będziemy robić? Będziemy, znaczy ty będziesz walczył z drugim pojazdem, ale włączymy tryb. Jaki? Auto. Auto. Teraz Merkel, zobaczcie. Ale to jest auto. No to jest auto, ale tryb auto, czyli jakby będziesz walczył z komputerem. No tak. Tutaj normalnie, na joypadzie, czyli na tym sterowniku, dajemy auto. Zaczyna nam dioda migać i wtedy włączamy w samochodziku albo na zewnątrz, albo wewnątrz. Teraz będziemy wewnątrz, czyli w pomieszczeniu. On za chwilę się połączy, wydaje dźwięk, jak się połączy ze swoim. Ja mam wewnątrz. Ty masz wewnątrz zrobione. I teraz, jak naciśniemy start, to on zacznie się ukrywać. Olusiu, Ponczusiu, teraz zaczynasz wojenkę. Dobra, uzbroiłem robota. Chowa się specjalnie, poustawiane są tutaj te rzeczy, żeby można... Widzisz, on się chowa. Cały czas szuka cię. Prowokuje cię, ale Oluś, wysuń się. Oluś. Wysuń się, odwróć się do niego plecami, o jest tutaj, strzela, no dawaj Oletek, musisz walczyć, dawaj, podjeżdż, trafiłeś go? Dobra, schowaj się, no ale już, bo to pierwszy raz go trafiłeś, 3 razy, dawaj Olek, no na co czekasz? Dawaj, jedziemy, ja tu będę teraz, kolejny raz, tak daleko trafiłeś, dobra, wyjedź, podjedź do niego. Dawaj, do przodu. Oluś, do przodu. Ale żeś ugrzął teraz. Dawaj. Ale musisz się skręcić. No to czekaj, pomogę ci. Dawaj. Tam, jedź, jeszcze raz. Dawaj, strzelaj w niego. Strzelaj. Dostał? Tak, zniszczony. Co on wybuchnie? Koniec. Czyli teraz, jeżeli chcemy jeszcze raz z nim zagrać, znowu wciskamy start i on zaczyna restartować. Dobra, ale już teraz to nie gra. Ale nie gramy, Olek! Olek, nie trafiłem. Dobra, trafiłeś go.
Na tą chwilę się żegnamy. Poczekajcie, musimy wyłączyć. Wyłączyć tutaj, żeby nam nie hałasowały. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawcie pełną łapek w górę, bo nie powiedzieliśmy w ogóle o łapeczkach w górę. O dzwoneczku, subskrypcji i o tym, żebyście się dobrze bawili. Super są te pojaździory. A pamiętasz, jak się nazywają? Battle Hunters. Czyli nie wiem, jak to dokładnie. Battle to jest bitwa. Hunters to są łowcy. Łowcy bitwy albo na polu bitwy. No to tyle. Dzięki Kobi, bo to są od Kobi, zabawki Kobi. Pamiętajcie, że można grać w 8 osób naraz, czyli 8 pojazdów, jak ktoś ma, to w 8 osób można zagrać i kto zostanie z tych 8, ten wygrywa. I to tyle. Można drużynami też walczyć, nie? Więc pomysłów jest skupę, naprawdę super zabawa, bardzo mi się też podobało. Zaraz kończymy nagranie i bawimy się dalej, to prawda? No to niara, trzymajcie się cieplutko, pa, hej, pa, hej!